dobra informacja dla mieszkańców Dolnego Śląska. Powstanie Centrum Turystyczne Granitowego Szlaku. Czy inwestycja ma szansę stać się ważną inwestycją na mapie całego Dolnego Śląska? Tak, to nie tylko granitowy szlak, to też powiązana z nim druga inwestycja w zupełnie innej części województwa, ale realizowana jako inny projekt na terenie gminy Syców. Dzisiaj podpisujemy umowę na realizację obu tych inwestycji, ponieważ lokalne grupy działania z obu obszarów naszego województwa dogadały się, dzięki czemu miały większą szansę przy aplikowaniu o środki i te środki ostatecznie uzyskały. I tu chciałbym pogratulować zarówno lokalnej grupie działania Szlak Jagmy Granitu, jak i lokalnej grupie działania Dobra Widawa, prezesom tych lokalnych grup działania i samorządowcom, którzy już deklarują, że zarówno tutaj na terenie gminy Dobromierz, jak i na terenie gminy Syców też odpowiednie działki zostaną udostępnione do realizacji inwestycji. A jaka to ma być inwestycja? Bardzo ważne centrum turystyczne. Centrum turystyczne, którego do tej pory na terenie jednej i drugiej gminy nie było. Jesteśmy dzisiaj w Dobromierzu. Tutaj to centrum turystyczne powstanie zaraz przy boisku piłkarskim, właśnie konkretnie w Dobromierzu, w miejscowości Dobromierz, przy drodze numer 5, a więc drodze łączącej autostradę Wrocław, pozostałą część Polski, z Karkonoszami. Trasie wyjątkowo uczęszczanej turystycznie, gdzie kilkanaście tysięcy samochodów na dobę przejeżdża. I to duże centrum turystyczne, które tu powstanie, w którym będą promowane lokalne produkty, lokalne atrakcje turystyczne, będzie widziane przez każdego, kto będzie tędy przejeżdżał. Także świetna lokalizacja, bardzo dobry pomysł i to zdecydowanie bardzo może wzmocnić ten potencjał turystyczny i też potencjał tak naprawdę promocyjny tych produktów, które są tutaj produkowane lokalnie, regionalnie. Chcemy, żeby to było takie miejsce, w którym po prostu ludzie w tej drodze w Karkonosze czy z Karkonoszy wracając do domu będą się zatrzymywać, będą kupowali lokalne produkty, a później będą opowiadali innym w innych częściach kraju, że jak jedziesz w Karkonosze, to zatrzymaj się, bo jest takie fajne miejsce tutaj w gminie Dobromierz. Podobnie sytuacja ma się w gminie Syców, gdzie też bardzo ciekawa lokalizacja w okolicach arboretu, w okolicach dużego stawu, jeziorka, więc idealnie dobrany jakby temat, skrojony pod tą dotację, którą my jako Urząd Marszałkowski przydzielaliśmy. Cieszę się, że właśnie tutaj udało nam się porozumieć. Panie prezesie, kiedy turyści po raz pierwszy będą mogli skorzystać z nowego centrum? Szanowni Państwo, dzisiaj podpisujemy umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Dolnośląskiego. Przed nami jeszcze dosyć długi etap wyboru wykonawcy oraz przede wszystkim przeprowadzenia prac budowlanych, ale szacujemy, że sierpień, wrzesień przyszłego roku to będzie ten okres, gdzie będziemy mogli Państwa zaprosić na uroczyste otwarcie naszego Centrum Turystycznego Granitowego Szlaku, zarówno mieszkańców naszego obszaru, jak i przede wszystkim turystów. Czy ten termin będzie realny, zobaczymy. Rynek budowlany jest dosyć ciężki, ale pracujemy nad tym, żeby dochować wszelkich terminów. Panie burmistrzu, jakie znaczenie dla gminy Strzegom będzie miała inwestycja? Bardzo wspieraliśmy tą lokalizację. Ja byłem zupełnie od początku na 100% pewny, że jest to świetna lokalizacja. Także dla gminy Strzegom, jej bliskość, jej miejsce koło Piątki było rewelacyjne. Pytano nas, czy w okolicach Strzegomia nie można by było, ale my akurat nie mamy takiego terenu, który moglibyśmy tak atrakcyjnego zapromować jak gmina Dobromierz, więc absolutnie poparliśmy tą sprawę. Bliskość, nazwa szlak naszej lokalnej grupy działania Szlak Granitu, ale też dostępność dla naszych przedsiębiorców. Zapowiadano już galerię granitu, małe muzeum granitowe, ale także przedsiębiorcy rolni będą mogli tutaj prezentować swoje płody. Mówi się także o tym, że będą mogli sprzedawać swoje wyroby w małym sklepiku, który ma tu powstać. Zobaczymy, jak to będzie. W środkach europejskich czasami to może być utrudnione. Super sprawa dla nas. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że tak szybko udało się pozyskać pieniądze i dzisiaj umowa, bo ja myślałem cały czas, że to jeszcze tylko tak będzie taka umowa wstępna. Także cieszę się, że prezes szybko działa, no bo przypomnę, że niedawno mieliśmy wielkie problemy w lokalnej grupie działania. Półtora roku temu dostaliśmy karę, a w tej chwili już taki sukces. Gratuluję prezesowi i zarządowi tego sukcesu.